Dziś już jestem w Wilnie. Maleńkie chałupki porozrzucane stanowią klasztor. Trochę mi się wydaje dziwne po Józefowskich gmachach. Sióstr tylko osiemnaście. Mały domek ale wielkie z życie wspólne. Wszystkie siostry przyjęły mnie bardzo serdecznie, co mi było wielką zachętą do znoszenia trudów, jakie na mnie czekały. Siostra Justyna nawet wyszorowała podłogę na mój przyjazd. Kiedy weszłam na benedykcję, Jezus udzielił mi światła, jak obcować z pewnymi osobami. Przytuliłam się całą mocą do najsłodszego serca Jezusa, Widząc, jak zewnętrznie będę narażona na rozproszenie, z powodu obowiązku, jaki mam tu mieć w ogrodzie, a z tego powodu muszę utrzymywać stosunki ze świeckimi. Jezu, boski więźniu miłości. Kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty i zniżesz się do mnie nędznej, o królu chwały. Choć taisz swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć, i wszystkie moce niebieskie, które cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty. O kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam? O więźniu miłości, zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum, aby Cię nieustannie dzień i noc adorowało. Nie znam przeszkody w tej adoracji, i chociaż będę fizycznie oddalona, serce moje zawsze jest z Tobą. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. Nie istnieją dla mnie przeszkody. O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam, zakonającymi grzesznikami. O trójco święta, bądź błogosławiona, nierozdzielna, jedyny Boże, za ten wielki dar i testament miłosierdzia. Jezu mój, aby Ci wynagrodzić za bluźnierców, będę milczeć, kiedy będę niewinnie strofowana, aby Ci w ten sposób, choć w cząstce wynagrodzić. Śpiewam Ci w swej duszy nieustanny hymn, i nikt się tego ani domyśli, ani zrozumie. Śpiew mojej duszy jest znany tylko Tobie, o Stwórco mój i Panie. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie wolne chwile spędzę u stóp mistrza utajonego w najświętszym sakramencie. On mnie uczy od najmłodszych lat. Napisz to, powiedział Jezus. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były przebite ręce i nogi Zbawiciela, Będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać Ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. O krwi i wodo, któraś wytrysła serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Nadszedł tydzień spowiedzi, i ku mojej radości ujrzałam tego kapłana, którego już znałam wpierw, nim przyjechałam do Wilna, znałam go we widzeniu. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Oto wierny sługa mój, on ci dopomoże spełnić wolę moją tu na ziemi. Jednak nie dałam się mu poznać tak jak życzył sobie pan. I przez jakiś czas walczyłam z łaską. W każdej spowiedzi dziwnie mnie przenikała łaska Boża. Jednak nie odsłaniałam duszy przed nim i zamierzałam się nie spowiadać przed tym kapłanem. Po tym postanowieniu straszny niepokój wstąpił w duszę moją. Silnie mnie Bóg strofował. Kiedy odsłoniłam całą swą duszę przed tym kapłanem, Jezus zlał na duszę moją całe morze łask. Teraz rozumiem, co to jest wierność jednej pojedynczej łasce. Ona sprowadza cały szereg innych. O Jezu mój, utrzymuj mnie przy sobie. Patrz, jak słabą jestem. Sama ani kroku nie zrobię naprzód, więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku, więcej nawet. Zaczęły się dni pracy, walki i cierpień. Wszystko idzie swoim trybem zakonnym. Człowiek jest zawsze nowicjuszem. Musi wiele uczyć się rzeczy i poznawać, bo chociaż reguła ta sama, to jednak każdy dom ma swoje zwyczaje, a więc każda zmiana to malutki nowicjat. O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów! Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. 5 sierpnia 1933 roku. Święto Matki Bożej Miłosierdzia. Dziś otrzymałam wielką i niepojętą łaskę, czysto wewnętrzną, za którą Bogu jestem wdzięczna w tym życiu i w wieczności. Jezus mi powiedział, że najwięcej mu się przypodobam przez rozważanie jego bolesnej męki, i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam. Ja chcę być podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego. Jezu, odbij na duszy i sercu moim swoją pokorę. Kocham Cię Jezu do szaleństwa. Ciebie wyniszczonego, takiego jak cię wskazuje prorok, jakby nie mógł w tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z ciebie miłość.